Jest niedziela, 1 stycznia 2012 roku. Jeśli pamiętać, jak minął ten ostatni, to już nieważne, bo mamy nowy rozdział. Marek Omelan, witam w nowym roku i zapraszam na program Narciarski Weekend. Trzeba przyznać, że ten sezon zimowy rozpoczyna się dość późno i skromnie, ale kiedy przyjdą opady śniegu i mrozy, sezon narciarski ruszy w wielu ośrodkach pełną parą. Rozpoczynamy sezon, więc zadbajmy, jeszcze jest czas, zadbajmy troszeczkę o kondycję. Nie wychodźmy na stoki od razu zza biurka, a na stokach, jeżeli się już znajdziemy, uważajmy na wszystkich, którzy są wokół nas. Wszędzie wkoło są turyści i narciarze, którzy chcą uprawiać narciarstwo i nie jesteśmy sami na tym stoku, także trzeba bardzo uważać. No i przypomnijmy, do 16 roku życia bezapelacyjnie kask podczas jazdy na nartach. To prawo obowiązuje w Polsce już praktycznie od 2 lat, nic się w tej gestii nie zmieniło. Do 16 roku w tej chwili już pełnym prawem, natomiast ja polecam wszystkim jazdę w kaskach, dlatego że głowę mamy tylko jedną, chronimy ją, póki się jeszcze da. Wypadki na stokach narciarskich były, są i będą, podobnie zresztą jak na drogach. Chodzi o to, by urazowość wśród poszkodowanych była jak najmniejsza. Słowem, chodzi również o to, byśmy z wypraw narciarskich w góry powracali cali i zdrowi. Tegoroczny sezon narciarski rozpoczął się późno, bo praktycznie tuż przed świętami. Podobnie zresztą jak w ubiegłym roku. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to już normą, choć pogoda ma swoje cykle. I niewykluczone, że kolejnych kilka zim może być mroźnych i bardzo śnieżnych. Na razie jest jak jest i mamy dość łagodny początek zimy, a nawet ciepły z temperaturą w górach do plus 6 stopni. Jednak kilka mroźnych nocy sprzed tygodnia dały okazję do sztucznego naśnieżania stoków i teraz możemy z tego korzystać. Na nartach pojeździmy w kilku miejscach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Dziś zaczynamy od Szczyrku, gdzie najwcześniej, bo od 25 listopada można szosować na Białym Krzyżu na Przełęczy Salmopolskiej. Tam śnieg dobrze się trzyma trawiastego podłoża, pod nartami do 40 cm białej pokrywy, czynny główny wyciąg orczykowy. W ośrodku narciarskim Szczyrkowski w rejonie Czernej Solisko czynnych jest 5 tras zjazdowych z Małego Skrzycznego i z Suchego. Na nartostradach jest od 20 do 40 cm śniegu. Warunki dostateczne i dobre. Kursuje 5 wyciągów. Najdłużej, bo do 20 czynny jest wyciąg przy oświetlanej trasie w Solisku. Najwięcej ośrodków czynnych jest w Wiśle. Pierwszy od Katowic to wyciągi Kiczera w Dolinie Wiślańskiego Jawornika. Na głównej trasie zjazdowej jest średnio 40 cm śniegu i warunki do jazdy dobre. Czynne wyciągi Orczykowy i Talerzykowy. Jak się jeździ? Świetnie, trochę mało śniegu. Ale to i tak dobrze jak na te warunki. Bardzo dobrze, proszę pana, bardzo dobrze. Bo w Warszawie nie ma w ogóle. Myślałam, że cukier puder będę musiała tutaj przywieźć. Z Warszawy na świąteczno-noworoczny wypoczynek? Tak. Powyżej Doliny Jawornik jest stacja narciarska Soszów, gdzie łącznie jest blisko 6 km tras zjazdowych. Na razie przygotowano 2, niebieską 2 i czarną 4. Ze sztucznego śniegu przemieszanego z naturalnym ułożono 40-centymetrową pokrywę. Warunki do jazdy bardzo dobre. 4-osobowa kolej krzesełkowa, czynna od 8 do 20. Dalej, przejeżdżając z centrum Wisły, dojeżdżamy do dzielnicy Nowa Osada. Tam można pojeździć na górze Wróblonki. Na nartostradzie leży 40 cm śniegu i to wystarczy do jazdy w dobrych warunkach. Czynna 4-osobowa kolej linowa. W ostatni dzień roku ośrodek czynny od 8 do 20, a 1 stycznia od 11 do 21. Jak się jeździ? No trochę prześwity są, ale tak to dość dobrze. Pokrywa śniegu, było napisane w internecie, że jest wyższa, no jednak nie jest taka wysoka pokrywa śniegu. A skąd przyjechaliście? Spod Łodzi. A spod Łodzi? Tak. Czyli na Sylwestra? Zgadza się. No i musicie gdzieś pojeździć. No jak nie tutaj, to się będzie coś innego szukało, ale jak na pierwszy dzień nie można się rozgrzać. Jadąc dalej, mamy ośrodek Cienków w wiślańskiej dzielnicy Malinka. Tam przygotowano trasę numer 3, na której ubito 40-centymetrową pokrywę śniegu. Kolej linowa na razie nie kursuje. Czynny tylko wyciąg talerzykowy B od 8 do 21. W Wiśle Łabajowie pojeździmy na Stożku. Na wysokości prawie 1000 metrów czynne są wszystkie trasy zjazdowe, a śniegu nie za wiele, bo 20-30 cm. Na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim też biało, pod nartami do 40 cm śniegu, ale na razie jeździmy tylko na Polanie Żar. Przy niej czynny wyciąg talerzykowy. Kursuje również kolej linowo-terenowa, jedyna taka w Beskidach. W Korbielowie w rejonie Pilska na początek sezonu uruchomiono tylko trasę z Soliska do Kamiennej na samym dole ośrodka. Tam od 25 do 40 cm śniegu czynny tylko jeden wyciąg orczykowy.
Zapowiadane ochłodzenie stało się faktem. Teraz nocami będzie dość mroźno, co znów pozwoli naśnieżać stoki. Oto szczegóły prognozy pogody. W Beskidach zachmurzenie umiarkowane z możliwymi słonecznymi chwilami. Okresami mogą wystąpić opady śniegu. Temperatura od minus 4 stopni w wyższych rejonach gór do minus 2 w dolinach.